Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich. Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu, a gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci, przyjacielu, przesiądź się wyżej i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który go zaprosił, mówił także, gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Tak, jak chcę tak poczytać Ewangelię, to można dojść do wniosku, że Jezus uwielbiał się czepiać faryzeuszy. Właściwie wszystkie spotkania Jezusa z faryzeuszami to się właśnie kończyły tak jak w dzisiejszej Ewangelii, że miał do nich jakieś uwagi, prawda? Można mieć wrażenie, że uwielbiał się ich czepiać, wytykać im różne rzeczy właśnie i że tak naprawdę to jakby nawet to narasta w Ewangelii, że im dalej się czyta Ewangelię, tym Jezus ma więcej im do wytknięcia. No i może jak tak czytamy Ewangelię właśnie w tym kluczu, to może trudno się dziwić faryzeuszom, że ich trafiało i szukali sposobu, żeby Jezusa się w ogóle pozbyć, nie? Bo jakby tak przyszedł do ciebie, do twojego życia ktoś, kto się ustawicznie ciebie o wszystko czepia, no to za bardzo szczęśliwy byś, co nie był, nie? No i właśnie czytając Ewangelię pobieżnie, to można odnieść takie wrażenie, że Jezus to bardzo lubił się czepiać tych faryzeuszy o wszystko. Tylko widzicie, jaka jest różnica między tym, co robi Jezus, a takim właśnie po prostu czepianiem się. Gdzie trzeba szukać różnicy? Najpierw powiem wam o różnicy, a potem wam powiem, czemu Jezus w ogóle robił takie rzeczy. Że różnica jest w tym, że takie zwykłe czepianie się, to tak naprawdę ma cię poniżyć. Ma ci udowodnić, że ty się na niczym nie znasz, że jesteś w ogóle do niczego, wszystko robisz źle, tak, niczego nie potrafisz, właśnie wytknąć ci jak najwięcej błędów i tak cię z tym zostawić. I to jest jedna z metod, jaką stosuje na nas niejaki diabeł, że on to bardzo lubi, właśnie człowieka poniżyć, upodlić, wytknąć ci nie wiadomo co, prawda, udowodnić ci, że wszystko zrobiłeś źle i tak cię z tym zostawić, żebyś ty z tym został. Natomiast co robi Jezus? Jezus przychodzi, rzeczywiście potrafi powiedzieć, że coś idzie nie w tym kierunku, nie tak jak powinno, ale Jezus od razu chce dawać lekarstwo. Właśnie to nie jest takie po prostu czepianie się, żeby człowieka poniżyć czy upodlić, tylko to jest diagnozowanie po to, żeby leczyć, po to, żeby leczyć. Nie? Jezus proponuje zawsze lekarstwo i co więcej, On sam proponuje, że On się tym zajmie, bo jeszcze można mieć takie podejrzenia,
że Jezus mi tam pokaże, że coś idzie nie tak, jak powinno i teraz ja to muszę zrobić. Więc nie, Jezus od razu proponuje, że On chętnie się tym zajmie, że On mnie w tym poprowadzi, że On wyleczy mi to, pomoże, nie? Tylko że no, jak przy każdej chorobie, to od czego zaczyna się leczenie od choroby? Od czego się zaczyna? Kto wie? Nikt nie był chory, to nie wie. To ja jedyny tutaj chory jestem. Bardzo się cieszę, że mam taką zdrową parafię. To mnie cieszy. Nikt nie będzie mi tam później mówił, że z powodu choroby mszę opuścił, bo wszyscy są zdrowi. No, leczenie choroby zaczyna się od czego? Że w ogóle trzeba tą chorobę zdiagnozować. Jak nie wiadomo, na co jesteś chory, to nie wiadomo, jak cię leczyć. Wiecie, ja czasami mam do czynienia z ludźmi, których próbuję się leczyć na chybił trafił. Naprawdę. Niektóre takie przypadłości wewnętrzne, psychiczne, nieraz właśnie tak próbują leczyć lekarze na chybił trafił. Jakieś przypisują to lekarstwo, to tamto, nie? Może się trafi, może pomoże, nie? To czasami mam do czynienia z takimi ludźmi i wiem, czym to się kończy. Na przykład jakbyś poszedł do lekarza, że cię noga boli i tak lekarz na chybił trafił, coś próbował zrobić z tą nogą. Tu naciął, tam naciął, tu zeszył, tam zeszył, przestało boleć. Rozumiecie? No więc dobry lekarz zaczyna od czego? Od diagnozy. Prawda? Stawia diagnozę i proponuje lekarstwo. Nie? Proponuje lekarstwo. I tak właśnie zachowuje się Jezus. Tylko gdzie jest haczyk? No haczyk jest pokazany w pierwszym czytaniu. Nie? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, Julian nam czytał pierwsze czytanie. Pierwsze czytanie jest usnute wobec takiej rzeczywistości, która się nazywa pycha. Nie? Pycha. Nie? Że mówi pierwsze czytanie, że na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa. Dlaczego na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa? Bo człowiek, jak jest chory na pychę, to jest bardzo niebezpieczna choroba, bo człowiek chory na pychę nie da sobie nic powiedzieć. No człowiekowi choremu na pychę nic nie powiesz, nic nie wytłumaczysz, nic nie przetłumaczysz. Zwróćcie uwagę, nie? No bo kto wie najlepiej? No ja wiem najlepiej. Nie dam sobie nic powiedzieć. Ja się najlepiej na wszystkim znam, ja wszystko wiem najlepiej, ja najlepiej wszystko robię. Jak ktoś przyjdzie i powie, Wojtek, słuchaj, to coś tu się zapędziłeś, to nie w tą stronę idzie, to gdzie to? Piany na ustach dostanę. No, gdzie tu moje kompetencje? Ten śmią podważać. Rozumiecie? Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa. Ja może trochę się z tego śmieję, ale to jest dramat. Zobaczcie, diabeł siedzi w piekle i nie da się mu pomóc dokładnie z tego powodu, bo on nie da sobie nic powiedzieć. Jego jest bardzo prosto wyprowadzić z piekła pod warunkiem, że dałby sobie co? Że dałby sobie pomóc. On nie jest w stanie przyznać, że potrzebuje pomocy, bo co mu stoi na przeszkodzie? Pycha. Nie jest w stanie się przyznać, że potrzebuje pomocy, nie jest w stanie przyjąć pomocy. Właśnie, więc widzicie, w tym wszystkim jest głęboka miłość Jezusa do nas, bo my sobie nieraz tak wyobrażamy miłość, że to jest taka rzeczywistość, która przychodzi i tak klepie człowieka po ramieniu, że cokolwiek zrobisz tak, to ja cię kocham, rób tak dalej. Okazuje się, że to nie jest miłość. Na przykład dzisiaj tu będzie chrzczone dziecko, Iga, prawda, i widzę, inni też mają dzieci, tak, zdarza się, że ludzie mają dzieci, niektórzy z was mają dzieci. Jak widzisz, że twoje dziecko niszczy sobie życie, niszczy wszystko, to tak poklepiesz go po ramieniu, powiesz, dziecko, wszystko jest w porządku, rób tak dalej. No, jeśli kochasz swoje dziecko, będziesz próbować to dziecko co otrzeźwić, nie? Musisz próbować powiedzieć temu dziecku, dziecko, jak będziesz tak dalej robić, zniszczysz sobie życie, zmarnujesz sobie życie. I właśnie tak działa Jezus, nie? Że prawdziwa miłość no, przychodzi, mówi, słuchaj Wojtek, w kanał idziesz. Ja cię kocham, ja nie chcę, żebyś ty trafił w kanał, bo w kanale jest brudno i śmierdzi. Ja nie chcę, żebyś ty był w miejscu, gdzie jest brudno i śmierdzi. Prawda? I to jest właśnie miłość, nie? Oczywiście miłość nie zrobi nic na siłę, ale miłość zaczyna właśnie od diagnozy. Słuchaj, tutaj sprawy poszły źle, to nie tak się robi.
Jak będziesz uparcie w ten sposób próbować, to wszystko zniszczysz. Ja ci mogę pomóc. Tylko teraz trzeba dać sobie co powiedzieć. A jak działa pycha? No właśnie jak przychodzi ktoś, próbuje ci wytłumaczyć, że to warto zrobić inaczej, to teraz upiana na usta. No jak? Prawda? Na przykład wiecie, no tak sobie myślę, bo leczenie mojej nogi zaczęło się od czego? Od tego, że lekarze postawili diagnozę, że ksiądz ma urwane wszystko w nodze. To jakbym był chory na głęboką pychę, to bym od razu się wściekł i zwyzywał lekarza, że jakim prawem on sugeruje, że ja jestem kaleką. No rozumiecie, to jest ta sytuacja. Nie, że lekarz mówi, panie, pan masz chorą nogę, trzeba operować. A ja mówię, jak pan śmie mówić o mnie, że jestem kaleka? To jest właśnie to, dokładnie to, co dzieje się w dzisiejszej Ewangelii. Jezus przychodzi, mówi, słuchajcie, to wy tutaj zapędziliście się, to nie w tą stronę idzie, ja wam pokażę, jak to trzeba. Jak ty w ogóle śmiesz? To skończyło się tak, że Jezusa co? Ukrzyżowali. No to jest właśnie ten problem, pycha. Tylko, że zauważcie, że co się okazuje, że Bóg nami nie gardzi. Dla nas powiedzenie, że chorujesz na pychę, to graniczy z obelgą, prawda? Powiedzenie, że jesteś pyszałkiem, to graniczy z obelgą, albo wprost jest obelgą w naszych uszach. Nie? A tymczasem okazuje się, że Bóg nami nie gardzi, chociaż tak naprawdę wszyscy jesteśmy mniej czy bardziej chorzy na pychę. Dlaczego? Bo Bóg widzi tą chorobę na wskroś, widzi skąd ta choroba się bierze. Skąd się bierze pycha? Pycha się bierze z lęku o siebie. Nie? Ja się lękam o siebie i chcę wszystko utrzymać w swoich rękach, pod kontrolą. Nie? Bo wydaje mi się, że jak ja wszystko kontroluję, to to w miarę będzie dobre, w miarę będzie ogarnięte. Ten lęk o siebie nie pozwala mi zaufać drugiemu człowiekowi. Ten lęk o siebie powoduje, że nawet jak drugi człowiek przychodzi mnie kochać, to trudno mi uwierzyć. A na czym ten lęk o siebie jest zbudowany? Dlaczego mi trudno zaufać drugiemu człowiekowi? Dlaczego mi trudno uwierzyć, że ktoś mnie kocha? Bo ten lęk o siebie jest zbudowany na czymś bardzo głębokim, na czymś, co zostało w nas po grzechu pierworodnym. Po grzechu pierworodnym zostało w nas naruszone poczucie wartości. Każdy z nas ma mniej czy bardziej naruszone poczucie wartości. I stąd się bierze ten lęk o siebie. Zobaczcie, jak łatwo nam jest wpaść w podejrzenie, że mnie się nie da co? Nie da się mnie kochać. Jak łatwo jest dojść do przekonania, że ja nie lubię samego siebie. Bo to, bo tamto, bo wamto, bo nie spełniam własnych wymagań, że się nie da kochać. Nie? I później człowiek walczy, żeby sobie udowodnić, że jestem coś wart. Właśnie to zobaczył Jezus na tej uczcie. Ludzi walczących o to, żeby sobie samemu udowodnić, że coś jestem wart. I próbował im pokazać wyjście. Tylko właśnie no, to wszystko czyni nas ślepymi niestety. Że nie widzimy, jakie wyjścia Jezus nam próbuje pokazać. I teraz sztuka jest, żeby to zrozumieć, że dopóki ja się będę kierował właśnie tymi wszystkimi myślami, głosami zakorzenionymi w tym naruszonym poczuciu wartości i płynącym stąd lęku o siebie, no bo skoro mnie się nie da kochać, to nikt się o mnie nie zatroszczy, nikt mi nie pomoże. Ja muszę sam. Rozumiecie? Tu jest problem. I właśnie stąd się to bierze, że ja nie wierzę, że ktoś z miłości coś robi. Ja już podejrzewam, o co jemu chodzi. Nie? Właśnie to naruszone poczucie wartości to promieniuje taką fałszywą interpretacją słów, które słyszę, zachowań innych ludzi, nawet tego, co robi Bóg. Bo mi do głowy nie przyjdzie na przykład, że ktoś coś robi z miłości do mnie. Bo przecież mnie się nie da kochać. To już będę podejrzewał, o co jemu chodzi. Nie? Rozumiecie, to jest dramat. I teraz chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę z tego zaklętego kręgu, w którym żyjemy, i spróbować trochę się otrząsnąć i przyjąć, słuchajcie, że Jezus przychodzi nas z tego wszystkiego leczyć. Jak przychodzi nas leczyć? I tu wkracza zakończenie dzisiejszej Ewangelii. Co Jezus mówi w zakończeniu dzisiejszej Ewangelii? Mówi ciekawe słowa. Jak urządzasz ucztę, na przykład dożynki gminne.
jak urządzasz ucztę, na przykład obiad chrzcielny, to co mówi Jezus? Uwaga, mówi, zaproś kogo? Zaproś takich, którzy nie będą w stanie ci zapłacić. Mówi, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. Wiecie, kto to jest ubogi, to wiecie, nie? Ułomny, no to jakimś tam skalectwem, nie? Wiecie, kto to jest chromy? Wiecie czy nie wiecie? Chromy. Ksiądz Zbyszek Chromy to mój kolega, jest proboszczem w Wałbrzychu. Ja się z niego śmieję, on jest chromy od urodzenia. On nie jest mi dłużny, mi wypomina, że ja od urodzenia jestem drabem. Właśnie, chociaż aktualnie, bo chromy to znaczy chory na nogi, nie? Chromy znaczy, że coś nie tak z nogami, prawda? Więc ja jestem w tej chwili, no niestety za bardzo nie mogę się z niego śmiać, z tego mojego kolegi Zbyszka Chromego, bo ja to jestem chromy drab, bo mam chorą nogę. Rozumiecie? Więc jest przerwa w obśmiewaniu Zbyszka Chromego, że jest chromy od urodzenia. W każdym razie chromy to jest taki, co ma kłopoty z chodzeniem, jest chory na nogi. No i niewidomy to wiadomo. I teraz zobaczcie, co robi Jezus. Tylko się teraz nie obraźcie, błagam, nie obraźcie się na mnie, że On nas zaprasza na mszę świętą i my od początku mszy świętej się przyznajemy, że jesteśmy jacy. No ubodzy, bo nie mamy za bardzo czym przed Bogiem błysnąć. No ułomni, bo jesteśmy, że tak powiem, nie obraźcie się, ale przyjrzyjcie się tak szczerze. Jesteśmy tak naprawdę kalekami życiowymi, ciągle popełniamy jakieś błędy w naszym życiu, nie? Jesteśmy chromi, bo ciągle w tym życiu się potykamy, przewracamy o różne przeszkody. No i niewidomi, no bo nie dociera do nas światło prawdy, ciągle nie widzimy prawdy. I teraz Jezus nas zaprasza na Eucharystię jako właśnie takich, którzy nie mają za bardzo czym błysnąć, czy mu zapłacić za miłość. I to jest bardzo dobre, bo wtedy może do nas dotrzeć, co dotrzeć, że On nas kocha nie za zasługi, tylko dlatego, że my sami w sobie jesteśmy warci czego? Miłości. Za chwilę zobaczymy, jak Bóg uzna Igę za swoje własne dziecko. Że to Bogu to za mało, że to jest córka Adama i Marty. Bóg chce się zaprezentować jako ojciec Igi z dumą. Z dumny z tego, że ma takie dziecko Iga. I teraz uwaga, Iga jest jaka stara? Ile Iga ma? Pół roku, 6 miesięcy. I czym dotychczas błysnęła? No nie wiadomo, no. Półroczne dziecko, rozumiecie? To jest bardzo ważne wydarzenie, chrzest, bardzo dobra ilustracja na dzisiejszą Ewangelię. Iga nie ma czym się pochwalić. Niczym nie błysnęła. A Bóg jest dumny, że ma takie dziecko i za chwilę z dumą to nam ogłosi, że to jest Jego dziecko. To jest, nie jest tylko dziecko Marty i Adama, to jest dziecko Boga. Chrzest tyle znaczy. Dziecko Boga. I Bóg jest dumny, że ma takie dziecko. I w Jezusie przychodzi ciągle nam tą dumę ogłosić, że Jezus przychodzi ci pokazać, że ma dumny jest z tego, że ma takiego przyjaciela, takiego brata, taką siostrę jak ty, chociaż nie masz czym błysnąć, to Jemu chodzi o ciebie, nie o twoje zasługi, nie o zyski, które ty przynosisz czy nie przynosisz, o to chodzi światu, a Bogu chodzi o ciebie. To jest bardzo dobra okoliczność, kiedy my stajemy przed Bogiem w poczuciu, że nie mamy czym błysnąć, bo wtedy dopiero może do nas dotrzeć prawda, że Bogu nie chodzi, żebym błysnął, tylko Jemu chodzi o mnie, żeby po pierwsze mnie oświecił blask Jego miłości. To diabeł nam wmówił na grzechu pierworodnym, że słuchajcie, wy musicie błysnąć przed Bogiem. Musicie tu nazbierać takich owoców, żeby błysnąć przed Bogiem. To wtedy będzie was kochał bardziej. Bo błysnąć przed Bogiem plonami tegorocznymi. Tylko, że tak naprawdę wczoraj dziękowaliśmy Bogu, bo uważamy, że tak naprawdę to, że ziemia obrodziła, to najwięcej zasługi to ponosi tutaj Bóg. Że w ogóle tą ziemię mamy, że mamy siłę na tej ziemi pracować i że w ogóle deszcz przychodzi, słońce świeci i że to wszystko rośnie, owocuje, to ostatecznie jest w tym ręka kogo? Boga, nie? Boga, nie?
A diabeł mówił, że nie, to ty musisz błysnąć czymś przed Bogiem, czy będzie kochał bardziej. I potem my odkrywamy, że nie mamy czym błysnąć, to uważamy, że nas nie kocha w ogóle. A chodzi o odkrycie, odkryć to w Chrystusie, wreszcie odłożyć na bok swoją pychę, odłożyć na bok swoje uprzedzenia, odłożyć na bok swoje schematy myślowe, odłożyć na bok swoje lęki i zapytać się, co naprawdę Jezus ma mi do powiedzenia. Co naprawdę ma mi do powiedzenia miłość, która przyszła do mojego życia. I okazuje się, że ta miłość nie przyszła mi wypominać, że ja nie mam czym błysnąć, tylko przyszła mnie poinformować, że kocha mnie, że to ja sam w sobie jestem wart miłości. Ja sam w sobie jestem wartością. Że to nie coś nadaje mi wartość, to ja jestem wartością. I w oczach Boga świat jest wart istnienia ze względu na mnie, nie odwrotnie. Bóg stworzył świat ze względu na kogo? Na człowieka. A ty kim jesteś? Kim ty jesteś? Kim jest Iga? Iga jest człowiekiem, może małym, ale człowiekiem. Bóg stworzył świat ze względu na człowieka, ze względu na ciebie. To ty nadajesz światu wartość, twoje istnienie. Bóg się narodził jako człowiek ze względu na co? Na człowieka. Tutaj przyjdzie na ten ołtarz ze względu na co? Na ciebie. Ty jesteś wartością. I właśnie to Bóg chce pokazać. To jest to, co możemy wyczytać ze wszystkiego, co robi Jezus. I to dopiero zacznie nas leczyć, uspokajać. Przestaniemy widzieć w sobie zagrożenie, zaczniemy widzieć sobie braci i siostry i staniemy się zdolni, żeby sobie nawzajem dać to doświadczenie, jesteś dla mnie wartościowy, jesteś dla mnie wart przyjaźni, życzliwości, pomocy, troski, jesteś dla mnie wart miłości, bo ja się przekonałem w relacji z Jezusem, że ja jestem wart miłości, więc i ty jesteś wart miłości. I to jest to, o co Jezusowi chodzi. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was. Najpierw zobaczyć, jak od nas, a potem odkryć, że potrafimy to sobie nawzajem co przekazać. Amen. Właśnie, słuchajcie, warto zdawać sobie sprawę ze swoich poranień, bo wtedy można łatwo określić, że pewne myśli, interpretacje to właśnie płyną z mojej rany. I zapamiętajcie sobie, wszystkie takie myśli, głosy, które ci wmawiają, że jesteś nic nie wart, że jesteś do niczego, że w ogóle nic z siebie nie będzie, takich rzeczy się w ogóle nie słucha, nie bierze pod uwagę, bo to od razu jest kłamstwo. Zapamiętajcie sobie. To wypływa właśnie z tej rany grzechu pierworodnego, z tego naruszonego poczucia wartości. Natomiast Bóg przychodzi obudzić w nas poczucie wartości, przekonać, że jesteśmy warci miłości. Nie? I to jest prawda. I tej prawdy się trzymajcie. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Maryjo, ja Twe dziecię numer 793. Maryjo, ja Twe dziecię, opodaj mi swą dłoń. Niech przejdę po tym świecie, od grzechu Matko chroń. Bądź z nami w każdy czas, wspieraj i ratuj nas, Matko. Matko, bądź z nami w każdy czas, bądź
nami w każdy czas. Wspieraj i ratuj nas, Matko, Matko, bądź z nami w każdy czas.